Stanisław Grochowiak to poeta, któremu Leszno poświęca szczególną uwagę, zwłaszcza w ostatnim czasie. W minionych tygodniach przygotowano wystawę oraz wieczór poetycki jemu poświęcony. Dla odwiedzających bibliotekę otworzono pokój Grochowiaka, który zaaranżowany jest na stylistykę czasów, w jakich poeta żył i mieszkał w Lesznie. W ramach festiwalu Miasto Grochowiaka, Grochowiak w mieście, twórczość poety opuściła mury placówek kultury i przenosząc się na ulice miasta oraz w miejsce użyteczności publicznej. Wpadliśmy na pomysł, ażeby brzmiało to festiwal Miasto Grochowiaka, Grochowiak w mieście. Czyli chcieliśmy wyjść z osobą Stanisława Grochowiaka jako leszczyńskiego poety, ale także z jego twórczością na ulicę. Wyjść do supermarketu, wyjść do autobusu komunikacji miejskiej. Przed chwilą właśnie byłem w jednym z dużych supermarketów w Lesznie i tam przy kasach do paragonu, do ręki panie wręczały również fragmenty wierszy Stanisława Grochowiaka oraz jego haiku. No i obserwowałem reakcje ludzi, były przeróżne, ale najczęściej takie pozytywne zaskoczenie na twarzach się odbijało. Poza tym od wczoraj już w autobusach komunikacji miejskiej brzmią wiersze recytowane przez Rafała Śpiewaka właśnie i można, jadąc autobusem, posłuchać również poezji Stanisława Grochowiaka. Na deptaku w Lesznie w sobotę można było ujrzeć spacerującego Grochowiaka, który recytował wiersze i uśmiechał się do przechodniów, wchodząc z nimi w interakcję. W rolę poety wcielił się Rafał Śpiewak. Towarzyszyły mu aktorki z teatru Agrafka. Myślę, że będziemy zbliżać się do ludzi ze słowami, które wypowiadał i pisał Stanisław Grochowiak, także pod różnego rodzaju kątem. To na pewno nie jest deser, to jest wyjątkowa kolacja czytać wiersze Grochowiaka i przerabiać je, więc to jest dla specyficznego rodzaju odbiorcy. Nie każdy, myślę, że może przełknąć, ale każdy powinien na pewno się z tym zmierzyć. Z faktu, że festiwal staje się coraz bardziej popularny, cieszy się prezydent Łukasz Borowiak. Bardzo się cieszę, że zmieniliśmy formułę tego festiwalu dzięki pomysłowi Rafała Kotomskiego, dzięki pomysłowi pana profesora Otto. Ja jestem osobiście dumny, bo rzeczywiście mamy co wybrać z tej oferty kulturalnej. Pokazujemy troszeczkę inaczej tą kulturę, wychodzimy do ludzi, to jest chyba najważniejsze i realizujemy te cele, które sobie ustaliliśmy rok temu. Jako prezydent miasta Leszna mogę być tylko dumny, że ten festiwal Grochowiaka staje się coraz bardziej popularny. Naszym zadaniem jest akcentowanie tej ważnej postaci nie tylko dla miasta Leszna, ale dla całej Polski. No i to akcentujemy.